Witam Państwa. Zapomniałem organizatorom przesłać prezentacji, także tylko ja ją będę oglądać, ale mam nadzieję, że sobie bez niej poradzę. Proszę Państwa, mam mówić, jak zarabiam przez OZZ. OZZ-ów jest sporo różnych i w ciągu 10-minutowego wystąpienia trudno mi będzie powiedzieć o wszystkich różnicach, dlatego postaram się Państwu to opowiedzieć na przykładzie nie moim osobistym, ale twórcy, kompozytora, nie wykonawcy, tylko kompozytora, członka ZAIKS-u, który komponuje przeboje czy muzykę do filmów. A więc zaczynamy. Niektórzy mówią, że prawo autorskie jest bardzo skomplikowane i być może czasami jest, ale ta główna taka zasada prawa autorskiego mówi, że ja jako twórca powinienem dostać tantiemy za wykorzystywanie mojej twórczości. No i kto tą twórczość wykorzystuje? Pierwszy, który nam na myśl przychodzi, to jest ten konsument, czyli ktoś, kto słucha radia, kupuje płyty, chodzi na koncerty. Ale to nie on jest płatnikiem bezpośrednim tantiem. Ten konsument nie przychodzi do ZAIKS-u, dlatego że kupił płytę za 35 zł i wpłaca 2 zł do ZAIKS-u. Za niego to robią ci, którzy mu tą muzykę dostarczają. A kto to jest? No to są rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne, firmy płytowe, agencje koncertowe, sklepy internetowe z plikami, serwisy streamingowe, kluby, dyskoteki. Są to przedsiębiorcy, dla których muzyka jest kluczowym elementem prowadzenia działalności. No bez muzyki nie ma dyskoteki, czy radia muzyczne też bez tej muzyki sobie nie poradzą. Dlatego muszą płacić tantiemy za muzykę. Jest też inna kategoria przedsiębiorców, dla których muzyka być może nie jest kluczowym elementem prowadzenia działalności, ale pomaga im w prowadzeniu tej działalności. To są na przykład sieci handlowe. Badania mówią, że jak się zrobi fajną atmosferę, gra fajna muzyka, no to wspomaga to wydawanie pieniędzy przez klientów i sklepy na tym zarabiają. Tak samo dotyczy to zakładów usługowych, czyli naszego słynnego fryzjera, restauracji, klubów fitness, jak również importerów i producentów sprzętu elektronicznego, którym muzyka pomaga sprzedawać urządzenia, ponieważ na części czystych płyt czy na harddyskach jest możliwość kopiowania muzyki. Dlatego ileś tam ludzi kupuje te płyty i harddyski po to, żeby mieć możliwość kopiowania. To są wszystko przedsiębiorcy. Jest jedna, jedyna możliwość, gdy osoba fizyczna może przyjść do ZAIKS-u i zapłacić tantiemy. To są państwo młodzi, czyli ludzie, którzy samodzielnie organizują wesele, wynajmują salę, zatrudniają zespół. To jest jedyny przypadek, gdy osoba fizyczna przychodzi zapłacić za tantiemy. Od tego wszystkiego, proszę Państwa, tego wszystkiego dotyczy jedna zasadnicza uwaga, że nie trzeba płacić za muzykę, jeśli się nie korzysta z muzyki. Czyli jeśli firma płytowa wyda płytę bez muzyki, na przykład audiobook, no to nie musi płacić ZAIKS-owi tantiem za muzykę. Jeśli radio nadaje tylko audycje słowne, nie ma muzyki, no to nie trzeba płacić ZAIKS-owi za muzykę. Jeśli wesele się odbywa bez muzyki, no to ZAIKS nie zmusi państwa młodych do płacenia za tą muzykę. Jedynym wyjątkiem są opłaty od czystych nośników. Dlaczego? Dlatego, że ZAIKS nie jest w stanie stwierdzić, tak jak to jest w stanie stwierdzić na przykładzie płyty, czy czyste nośniki są używane do kopiowania, czy nie. Czyli na przykład, jeśli państwo kupią 50 czystych płyt, ZAIKS nie ma takich możliwości inwigilacji, że będzie wiedział, że na wszystkich płytach państwo skopiowali muzykę, albo tylko na 5, a może na żadnej. Przecież mogliście państwo użyć tych płyt do skopiowania własnych danych. Dlatego też opłata od czystych nośników jest powszechna, obowiązkowa, ale utrzymana na bardzo niskim poziomie. Wracajmy do naszych przedsiębiorców i państwa młodych. Nazywajmy ich od tej pory licencjobiorcami. Licencjobiorcy wpłacają tantiemy do ZAIKS-u. Ci, którzy nie wpłacają, dostają wezwania do zapłaty. Często to się kończy sprawami w sądzie, tak jak w przypadku fryzjera, aczkolwiek chcę Państwu powiedzieć, że ZAIKS prowadzi kilkaset spraw sądowych rocznie, z których więcej niż 90% jest wygranych.
z tym, że nikogo to nie interesuje, natomiast gdy fryzjer wygrywa jednostkową sprawę, to wiem, że mnóstwo ludzi odczuwa z tego powodu wielką radość i w niektórych serwisach jest to wiadomość miesiąca. Ale wracajmy do płacenia. Pieniądze są na koncie za X-u i na pewno się Państwo zastanawiają, w jaki sposób te pieniądze są dzielone. ZAX żąda od dużych licencjobiorców, dużych w sensie wolumenu wpłat do ZAX-u i od tych licencjobiorców, dla których muzyka jest kluczowym elementem prowadzenia działalności, dokładnych wykazów, jaka muzyka jest wykorzystywana. Czyli radio czy organizator koncertów musi raportować ZAX-owi, jakie piosenki były grane, po to, żeby ZAX mógł transparentnie podzielić te pieniądze i żeby te pieniądze trafiły do tych ludzi, których twórczość jest rozpowszechniana i używana. Z jednej strony jest to proste, natomiast musimy pamiętać, że organizator koncertu może nam dać listę 15 utworów, a w przypadku dużej stacji telewizyjnej jest to około 800 tysięcy pozycji rocznie. To wszystko trzeba przeliczyć, zsumować, podzielić. Natomiast jest kategoria licencjobiorców, od których ZAX nie żąda takich szczegółowych wykazów. No bo jakbyśmy sobie wyobrażali, że nam ma raportować na przykład fryzjer albo restaurator. Przyszedłem o 10 do pracy, puściłem sobie Radio Z przez godzinę, potem wyłączyłem płytę Stinga, ale przy czwartym utworze przyszedł klient i powiedział, żeby włączyć Stinga, że on poprosi o zespół Weekend. Ale jak skończyłeś kotleta i wyszedł, zapłacił, to znowu włączyłem płytę Stinga, bo ja nie lubię zespołu Weekend. No to, może żartuję, ale tego typu raporty byłyby dla ZAX-u sporym obciążeniem, dlatego że obarczenie licencjobiorców, których jest duża ilość, niemniej jednak wpłaty od nich są stosunkowo małe, bo musimy pamiętać, że często fryzjer czy restaurator wpłaca miesięcznie sumy w granicach 70 zł. Obarczenie licencjobiorców tym obowiązkiem spowodowałoby wzrost kosztów prowadzenia działalności nie tylko dla tych licencjobiorców, którzy musieliby ZAX-owi raportować, ale również podrożyłyby koszty działania ZAX-u. ZAX zostałby zalany straszną ilością raportów dotyczących często bardzo małych sum pieniędzy. Trzeba by zatrudnić dodatkowe osoby, które by to wszystko liczyły. To wszystko by podrożyło koszty działania ZAX-u i w rezultacie twórca taki jak ja dostałby mniej pieniędzy. W związku z tym pytanie na pewno się ciśnie Państwu na myśl, jak ZAX dzieli te pieniądze, które nie mają dokumentacji. ZAX to robi tak, jak robią to wszystkie tego typu organizacje na świecie. Jest na to sposób, no bo zastanówmy się, jakiej muzyki słuchamy u fryzjera czy w restauracji. No gra albo radio, albo płyta. A ZAX wie, które rozgłośnie są najchętniej słuchane i które płyty są najlepiej sprzedawane. I według tych parytetów proporcjonalnie pieniądze są dzielone. Mówię proporcjonalnie, bo to nie to, że każdemu porówno, tylko jeśli ja jako kompozytor sprzedałem 10 razy mniej płyt niż mój kolega, to ten kolega dostanie proporcjonalnie 10 razy więcej pieniędzy. Jesteśmy już w momencie, gdy pieniądze są policzone i podzielone. ZAX od tych pieniędzy pobiera swoją prowizję, która zazwyczaj się waha między 16 a 17%. To są takie średnie potrącenia roczne. Mieści się to w takiej przyzwoitej stawce procentowej. No, większe organizacje niż ZAX, które zbierają 10 razy tyle pieniędzy jak niemieckie czy francuskie organizacje, to mają koszty w granicach 15%. Mniejsze organizacje od ZAX-u te koszty mają większe, czasami przekraczające 20 czy 30%. Oprócz prowizji ZAX potrąca drobną sumę na tak zwane koszty społeczne, z których jest finansowana działalność taka socjalna i społeczna dla twórców ZAX-u. Odprowadza zaliczkę podatkową do Urzędu Skarbowego i to, co zostaje, ląduje na takim indywidualnym koncie twórcy, które troszeczkę tak wygląda jak konto w banku, czyli ja mogę mieć podgląd na wszystkie pole eksploatacji, czyli mogę sprawdzić, że na przykład w Radiu Z za 2013 rok za piosenkę taką a i taką dostałem 3,15 zł, albo że na przykład 12 lipca tego roku zespół Vox na koncercie w Ostrołęce wykonał dwie moje piosenki. I to koniec wykładu. Wszystko chyba wydaje mi się, że jest proste. Pieniądze znalazły się w kieszeni twórcy i tego dotyczył ten wykład. Dziękuję Państwu.